Hej, cześć, witajcie z tej strony gęś.pl. Dzisiaj znowu znajdujemy się w samolocie F-14B Tomcat w symulatorze DCS World. Dzisiejszy materiał będzie... Dzisiejszy materiał będzie obejmował system ostrzegania, że wrogi bądź każdy samolot nas lokuje. Czyli tak zwane RWR. Kontrolka od RWR-a, bądź miejsce, gdzie będą wyświetlały nam się wszystkie kontakty radarowe, znajduje się tutaj. Tu jest jego miejsce. I tak jak widzimy teraz, pokazały nam się, że samolot E3, czyli nasz samolot wczesnego ostrzegania, nas namierza. Lecz to nie jest, że nas namierza, że lokuje i zaraz wypali pocisk, lecz tak naprawdę odbiera od nas dane, ale jego, że też odbiera od nas i wysyła do nas dane, lecz po prostu ma tak silny radar, że może, że po prostu nas wykrywa i wie, że jesteśmy w tym i w tym miejscu. Ten RWR się też czasami może tak powiedzieć, że te symbole na RWR-ze się duplikują, no ale jest to, nie da się nic z tym zrobić i po prostu musimy, a że system jest po prostu stary, no i ten RWR nie jest dokładny, ale przynajmniej nam daje wiedzę, czy nas coś lokuje, czy też nie. Teraz tak, włączę dźwięk i przejdę do panelu kontrolnego. Tutaj mamy panel. Tutaj mamy panel kontrolny naszego RWR-a. Możemy włączyć tutaj przycisk test, czyli on przeprowadzi nam całą procedurę taką sprawdzającą, czy każdy czy wszystko działa. Tutaj mamy pokrętło odgłośności, czyli jeżeli by coś nas lokowało, to by zaraz nam tak piszczało, tak jak teraz. Tutaj mamy sposób wyświetlania tych kontaktów radarowych, lecz ja z tego tak naprawdę może nie korzystam i mamy tutaj te różne tryby, lecz nie wiem, czym one się wyróżniają. Tutaj jest włącznik od zasilenia RWR-a, którego na początku, gdy będziemy mieć nieodpalony samolot, to będziemy mieć włączone. Włączamy, przeprowadzamy procedurę testową, czy wszystko działa. I gdy wszystko działa, no to możemy zaczynać nasz lot. Tutaj będą nam się wyświetlały wszystkie kontakty, które nas namierzają. Po prostu już to mówię kolejny raz, ale chcę zwrócić na to uwagę, że po prostu musicie jako radiooperator tutaj zwracać na to uwagę, na to okienko szczególną uwagę, bo tylko stąd się dowiecie, znaczy oraz też dowiecie się słuchowo, że coś was lokuje, lecz tylko stąd może będziecie mogli zobaczyć, jaki wrogi czy też przyjacielski samolot was lokuje. Po prostu pojawi się symbol. Jeżeli byłby to Hornet, czyli FA-18C Hornet, to na RWR-ze się pojawi symbol 18. Jeżeli byłby to na przykład MiG-21, Su-27, Su-33, to wszystkie trzy samoloty pojawią się jako 2-9. Jako po prostu symbol 2-9. Jeżeli by nas namierzała ESA, system przeciwlotniczy S-300, z tego co pamiętam, pojawi nam się symbol BB. Jeżeli będzie nas namierzał mobilny system przeciwlotniczy
SA15 tor, to pojawi się 15 na tym, na tym okienku. Więc to wszystko jest takie bardzo proste do ogarnięcia, lecz mówię, że po prostu trzeba na to okienko zwracać szczególną uwagę, bo tylko tutaj będziecie widzieć, czy coś was lokuje. To tylko tyle w tym materiale, taki szybki materiał z omówienia, więc myślę, że coś takiego będzie bardziej wam odpowiadać niż takie długie moje gadanie. I standardowo, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to w dół. No i też zapraszam do zasubskrybowania kanału, wiesz, to bardzo motywuje i mam chęć wtedy nagrywania dla was kolejnych poradników. Tak więc, do zobaczenia w następnym materiale. Hej.